Give it to me like... Siemanko, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy składać TRX-a 4M Full Iniora Furitech. Pierwszego w Polsce TRX-a 4M za ponad 4000 zł. 4305 zł za te wszystkie części. Zapraszam do oglądania. Tak to wszystko wygląda po złożeniu. ESC zamontowałem na skrzyni biegów na takiej taśmie dwustronnej z rzepem tutaj. No i do tego przykleję na taśmie dwustronnej odbiornik od pilota. Tutaj gdyby ten kabelek od silnika był troszkę dłuższy, można byłoby fajnie sobie przykleić tutaj na tym, gdzie jest oryginalne ESC. Tu by fajnie się działo. Jeśli mi się uda przerobić te kostki, to tutaj sobie je zamontuję, bo będzie fajnie się działo. No, na pierwszy rzut oka widać od razu, że amortyzatory są do uzupełnienia olej. Trzeba troszkę dolać, bo w ogóle nie odbija przy tych ramionach elastycznych. No i tak, od razu wiem o tym, że te ramiona elastyczne, co opinie mają nie za dobre, no za bardzo się nie nadają do jazdy. Po pierwsze, wał napędowy, zobaczcie jakim, pod jakim kątem jest, że tutaj kręcić się raczej to będzie mu sprawiało duży ból. Zaraz wam pokażę, jak go podniosę i będzie na mega przechyle, to on delikatnie będzie strzelał. Tak samo sytuacja wygląda tutaj z serwem. Pokażę wam to tak od góry bardziej. Przy mega przechyle tak samo ono tutaj obija o ramę, więc no raczej to się nie sprawdzi w praktyce, w jeździe. No i wygląda to tak. Zaraz wam pokażę, jak na tym się jeździ bez wymiany jeszcze oleju. Na podjazdach, na moim torze przeszkód, podjazd wygląda tak, że przód podnosi do góry. No i auto jedzie i nagle się przechyla do tyłu. Więc no tutaj te ramiona elastyczne do tej ramy, co nowa Iniora zrobiła, tej klatki bugi, to by się sprawdziła, ale tutaj wydaje mi się, że to jest no nieopłacalne te ramiona. Myślę, że jak je wyciągnę, będzie auto dużo lepiej jeździło realnie, tak będzie miało, to koło będzie wisiało w powietrzu, ale będzie fajnie sobie jeździło. Kolejną rzeczą, która jest tutaj problematyczna przy zakładaniu budy, ten przedni zderzak jest tak troszeczkę tutaj do przodu i masywny do góry, że musimy dość włożyć głęboko do środka. Delikatnie ten dzyndzel, który nam, ten klips, który nam zapina, musimy go delikatnie odkrzywić, popchnąć do środka, żeby nam weszło tutaj do przodu. I teraz dopiero mamy zapięte. Tak to ten przedni zderzak troszeczkę nam to utrudnia. Wizualnie powiem wam, no sztosik, bardzo ładnie to wygląda. Troszeczkę teraz tak jest dość wysoki, ale przy takim oryginalnym ułożeniu kół no jest bardzo ładnie. Szerokość na tych piastach i półosiach mojego TRX-a 4M jest 14 cm. Dla porównania pokażę wam mojego drugiego TRX-a 4M, gdzie są półosie z GEG RC. Tu tak samo mam 14 cm. Uda mi się coś więcej tutaj uzyskać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli założyłbym te piasty i śruby poszerzające tutaj do tego, bo tutaj są mniej więcej oryginalne piasty, ale tak samo półosie są przystosowane do tych szerszych piast i tych śrub poszerzających 4,5 mm, co uda mi się tutaj wkręcić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sprawdźmy, ile TRX 4M Full Iniora waży. 905 gramów, ale będzie jeszcze 28 gramów więcej, bo domówiłem elementy, które mi brakowało. Tutaj są obciążniki na tylnią oś wyrównujące. One ważą po 14 gramów 1, czyli 28 jeszcze gramów. Czyli będzie ważył 133 gramy.
Jeszcze do tego dojdą światła, bo których nie miałem, no to też jakieś parę gramów. Czyli będzie ważył około 940 gramów. Dla porównania pokażę Wam, ile waży mój Jeruna TRX 4M. Tu jest 700 gramów z baterią, coś ponad 692 akurat gramy bez baterii. Tutaj mam tak samo obciążniki mosiężne do kół. Niedługo parę efektów wizualnych. Niedługo na moim kanale zapraszam. Zobaczmy model, jak zachowuje się na przechyłach. Przechył boczny. 50,5. No takie 50. 50 stopni. Czas na Jeruna. No myślę, że tu w tym przypadku jest mniej więcej to samo. Zobaczmy ciężkość przodu. Pięćdziesiąt osiem, 59, takie 59. O 60 stopni. Tutaj obstawiam, że będzie dużo mniejszy, bo dużo wyższy model jest. Ciężkość. Tak, 50. 53 stopni. 56 stopni. Może teraz na tył. Widzicie zachowanie się z zawieszenia, jak się rozciąga? 50, 52. To 57, 59, już się odrywają koła. 58,5. Tutaj bardzo efektowne jest to, że te elastyczne ramiona do amortyzatorów robią nam bardzo duży skok zawieszenia. Tutaj mamy wszystkie koła, te trzy wszystkie koła są, dotykają podłoża, a to jedno jest praktycznie na samym końcu skali, czyli 27 cm, ma taki duży skok zawieszenia. Zobacz, jak i przód, tak i tył. Jak i przód, jak i tył. Tył troszeczkę ma mniejszy, ale jak i przód, jak i tył, to bardzo efektownie to wygląda. Dla porównania pokażę Wam, jak to wygląda z takim oryginalnym, tylko mosiężnym zawieszeniem. Tu około jest koła, tutaj jest koło już w powietrzu. Jest około 13-15 cm. Tutaj w tym przypadku jest 15 cm.
Podsumowując, powiem wam tak. Pierwsze, co muszę zrobić, to wywalić te flex army i autem pojeździć, ale wydaje mi się, że będzie mega fajnie. Silnik to sztos, naprawdę. W porównaniu do tego, to ten na oryginalnym ESC auto przycina się, brakuje mu trochę mocy, musisz mu trochę więcej dodać, żeby troszkę szarpnie nim podjedzie. Tutaj z pierwszym razem, jak się nim przejechałem, pomyślałem sobie, że nie ma jakiejś dużej różnicy, ale później jak się przejechałem oryginalnym i zobaczyłem te różnice, te szarpania, jak to ma siłę, powiem wam, warte swojej ceny. Ja i tak będę polował i no troszkę muszę się odrobić na ten silnik Cedar, ten wodoodporny z ESC, też wodoodporny, żebym mógł sobie pojeździć po wodzie troszeczkę. Podsumowując jeszcze raz, auto warte polecenia, części Niora bardzo dobre. Był tylko jeden problem, połączyć te zderzaki do ramy karbonowej. Musiałem troszeczkę ponacinać, żeby poszerzyć wejście, bo nie dało się rady włożyć. Tak to bez żadnego problemu wszystko się zrobiło. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Pierwszy taki TRX4M w Polsce. Myślę, że będę coś kontynuował, coś nowego będzie tak samo, czego jeszcze nikt nie ma. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Do zobaczenia.